Przechodzimy do punktu 6, w którym nie mamy żadnych uchwał, więc przechodzimy do punktu 7, oświadczenie komunikacji w sprawie bieżące. Zanim oddam Państwu głos, to po pierwsze chciałbym przypomnieć, że najbliższą niedzielę mamy dni dzielnicy. Różnica będzie polegała na tym, że część sportową i tą festynową pierwsze dwa dni zostaną przeniesione na tydzień później. Ja bardzo proszę, żeby wszyscy na plakatach, którzy dostali się plakaty, poprawili to. Już jest poprawiony, tylko teraz poprawili. Na 14, a... Tylko jeśli chodzi o festyn, ja mam pytanie, czy na pewno jest możliwe, żeby te kuchańce były wtedy dostać. Ale jeszcze raz, bo pani dzwoniła do tych kuchańców, pani Barszcz, i pan powiedział, że jest możliwość w niedzielę. No to dobrze, to w porządku. To... Czyli to nie ma festynu w piątek? Nie, z piątek za tydzień. Jest to jest tydzień, bo ze względu na warunki pogodowe, bo ma do piątku lecie. I te dmuchanie było bez sensu. Piątek i sobota przenoszone. Tylko tutaj jeszcze pani Basz, nie wiem czy dzwoniła do pana z warsztatów kuklarskich. Ma to nie wiem. No właśnie, więc zanim. Więc szanowni państwo. Ja zaraz będę dzwoniła, bo ja czekam na decyzję rady, jeśli jest taka możliwość. Jeśli chodzi o dzień sportowy, na pewno zostaje przeniesiony tydzień. Jeśli chodzi o piątek przy liceum, to tylko pod warunkiem, że pan Kuglarz również da radę przyjechać tydzień później, bo jeśli nie, no to... No pani dzwoniła dzisiaj i mówiła, że z większością osób rozmawiała i wszyscy... Ale to chodzi o wszystkich, bo to jest osoba też opłacona i nie można wydawać pieniędzy na coś, co się nie wydarzy. Dobrze. Znaczy ja myślę, że spoko, no będziemy musieli zrobić tak, żeby było ok. No tak, ale trzeba to jakoś uzgodnić. Dobrze, to ja zadzwonię, myślę, że na pewno będzie. Dobrze. Tam scenę i tak dalej, żeby się może zmieniać. Druga kwestia, jeśli chodzi o spotkanie z mieszkańcami, skończyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami. Wniosek jest taki, że mieszkańcy sami prosili o kolejne. Wypadały bardzo różnie, chodziły takie, że na niektórych można było odnieść wrażenie, bo się nic tam nie robi, a akurat było na odwrót. A były takie, że wychodziło się i się naprawdę było podbudowane. Także bardzo różnie to się kończyło. Wbrew pozorom w miejscach, których wydawałoby się, że może być najłatwiej, było najtrudniej i tam, gdzie miało być najtrudniej, było najłatwiej. Więc trudno powiedzieć, z czego to wynikało. Na pewno obserwację też poczyniłem taką, że tam, gdzie już mieliśmy spotkania wcześniej z mieszkańcami, to te spotkania wypadały lepiej, ze względu na to, że mieszkańcy wiedzieli, czego więcej się spodziewać. Wiedzieli też, że są realne możliwości dzielnicy, no ale przede wszystkim wiedzieli, że każdy będzie musiał powiedzieć i musieli się przekrzykiwać. Więc kolejne spotkania na pewno będziemy organizować w roku przyszłym. I tym razem na pewno już wszystkie z Policją Strażą Miejską, to jest z ZIT-em i być może nawet jeszcze innymi jednostkami, jeśli jest taka potrzeba, bo na niektórych osiedlach na pewno Zarząd Budynków Komunalnych dobrze jakby się pojawił i wszystkie tematy w ten sposób zostaną omówione. Pytanie, czy Państwo mają jakieś tematy w sprawach bieżących? Panie Przewodniczący, ja mam prośbę, że forum wspólnot mieszkaniowych jest możliwe przenieść 10 na późniejszy, bo chciałbym uczestniczyć, a służbowo ten zawodę tego. Ja żeby szczerze powiedziawszy, wysłaliśmy zaproszenia do wspólnot. Także no, nie jestem w stanie przenieść tego forum. Tym bardziej, że mnie tam chyba wydaje, że nie wiem, czy gazetka to było też niedrukowane, a ona była słuchowo nie dał, żeby podpowane. Jeśli by ktoś przyszedł jeszcze bez zaproszenia takich, które wysyłamy, bo wysyłaliśmy, no to... Jeżeli już wysłane są zaproszenia, to musimy zaproszenia. Natomiast na pewno będą kolejne spotkania, także będzie możliwość się spotkać. Myślę, że się będzie rozprzestrzeniało, bo po spotkaniach z mieszkańcami dostaliśmy więcej kontaktów. Same spotkań spłynęły i jak najbardziej będzie więcej, coraz więcej osób. Tak? Chcesz głos? Chciałbym Państwa 1 lipca w poniedziałek zaprosić na komisję. Od 16:45 Komisji Edukacji. A dlaczego pierwsze? 9 mamy sesję.
A komisja lubimy pani. Przeniesiona jest. Tak, na 9 sesji. Także 1 lipiec komisja. Edukacja o 16.45, o 17.00 sport, 17.15 informacja, 17.30 infrastruktura. 1 lipiec poniedziałek. Szanowni Państwo, z takich zaproszeń, które do nas wpłynęły, to zaproszenie na dni dzielnicy 9, 8-9, zaproszenie na jutro na mszę świętą w intencji miasta Krakowa o godzinie 10.30 w Bazylice Franciszkanów na Placu Wszystkich Świętych. I 9 o 14 w szkole w Kaczorówce mamy zaproszenie też na święto szkoły pod pasem Delcie w szkolnej bajce. No, no to też dzielnicy, myślę, że jakoś tam delegacja no zjawi, ale trudno powiedzieć, w tym momencie jak pojechał, jeśli ktoś będzie miał ochotę, zapraszam. I na koniec jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście Państwo przemyśleli, bo na kolejnej sesji będziemy musieli zaproponować ewentualnie odpowiednie zapisy uchwały, jeśli byśmy na coś takiego się zdecydowali. Sprawa dotyczy przejścia przez Krowodecki ZUK przy KFC. Rok temu próbowaliśmy zrobić tam wyniesione przejście, dostaliśmy opinię, że jest to niemożliwe ze względu na kursujący autobus. Dostaliśmy wtedy informację, że możliwe będą progi zwalniające autobusowe. W tym roku próbowaliśmy przeforsować progi zwalniające przy KFC. Natomiast dostaliśmy opinię, że 30 metrów od przejścia dla pieszych można zamontować dopiero progi. No i te progi tam znowu nie mogą być zamontowane, bo są zatoki postojowe i zatoka autobusowa. Więc temat znowu odpadł. Zaproponowano, żebyśmy zrobili wzbudzane światło żółte, takie migające. Ale mieszkańcy, podobnie jak i inni zainteresowani, uznali, że tak naprawdę to światło niewiele da, bo wtedy, gdy będzie potrzebne, to nie będzie działało. I w związku z tym wydaje się, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest zamontowanie tam sygnalizacji świetnej, ale wzbudzanej, bo koszt tego jest około 200 tysięcy złotych. Oczywiście jest to możliwe. Tylko chciałbym, żebyście się zastanowili, czy podejmujemy uchwałę o zrobieniu projektu w tym roku, a realizacji w przyszłym. Jeśli będziemy mieć znowu 800 tysięcy na inwestycjach drogowych, to zarówno ulica Narutowicza, jak i Wrócławskiego i tak będą niezagrożone do realizacji, a światło mogłoby się jeszcze zmieścić w tej kwocie. Natomiast proszę, żebyście to przemyśleli, bo jest to wydatek spory, który de facto nie pojawił się wcześniej w naszych planach. Jest on w jakiś sposób zasadny, no bo tam dwie osoby zginęły stosunkowo niedawno, półtora roku temu. Jest tam dojście do szkoły, dojście do Pęki i do centrów handlowych osiedlowych w stronach Glebów. A prosta jest druga i jest to jedyne miejsce, gdzie można zrobić stracony czas ten spokój. I tyle. Proszę. Jak to się ma do skrzyżowania przy Białokronnickiej, Matki Tajdyn i Zielińskiej, skoro się już trwa sprawa kilkanaście lat? Ma się tak, że jeśli chcemy zrobić przejście dla pieszych chronione światłem zbudowane na Krowodecki ZUK, to koszt jest około 200 tysięcy. Natomiast skrzyżowanie Matki Tajdyn ma 4 takie jezdnie i to jest koszt 800 tysięcy. Czyli to już jest kompletnie. Ale nie, bo na przykład na dwóch w ogóle nie trzeba tego robić. Wystarczy zrobić tylko i wyłącznie... To nadal jest to 400 tysięcy, a nie 200. Na chwilę obecną... Ale skoro było Matki Tajber, tamten rejon był pierwszy, to dlaczego nie zaczynamy od tego, co było pierwsze połączone kilkanaście lat? Tylko szukamy nowych rozwiązań, a stare... Jako mieszkaniec swojego okręgu, pani miała świadomość, że ta sprawa jest poruszana przez kilka lat w pani okręgu. I słusznie, bo tak było. Natomiast w okręgu, jakby pani mieszkała w okręgu przy KFC, to wiedziała pani, że tam kilkanaście lat jest poruszane znowu przejście przy KFC. No, więc te tematy są jakby niezależne i czas ich trwania jest również niezależny, a długi. Także tak wygląda sprawa. Obydwie sprawy możecie Państwo rozważać na kolejną sesję. Ja mam taką prośbę, bo wczoraj na tym spotkaniu zwrócono uwagę na coś, co ja faktycznie już wyrosłam, bo ostatnio wózek prowadziłam już 25 lat temu.
właśnie zjazdy nocą. Zjazdy na wózki, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, wyobraźcie sobie te mamy z tymi wózkami i okazuje się, że nasze osiedle niestety, ale no, jest bardzo niewygodne dla matek z wózkami. I chciałabym, żeby wszyscy radni wyznaczyli takie miejsca, bo to jest niewielka rzecz zrobić taki zjazd dla wózków, przypuszczam, a no może by to trochę ułatwiło życie. No nie tylko, ale przede wszystkim właśnie. Dobrze, czy są jeszcze jakieś sprawy bieżące? Czekaj, żeby odpowiedź była o te słupki przed tym sklepem Stachiewicza Makowskiego. Jeśli chodzi o Wicemakowskiego, ogólnie poszło pismo, a oprócz tego jest to w uchwale z osób niepełnosprawnych, no i czekamy na reakcję. Pismo Makowskiego. Myślę, że możemy próbować. Takie duże ciągnące się przez progi, nie, to nie, bo zatoka, bo to, że oni coś wspomogli. Myślę, że możemy napisać takie pismo zapytanie, czy jeśli jest złożone, to na pewno dużo łatwiejsze dla nas do przeprocesowania. No to dobrze. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie, szanowni Państwo, dziękuję Wam za udział w sesji i zapraszam na kolejną. I proszę tak, żeby zmienić na stronie w Bibie nie 4, a 9 lipca. Jeszcze jedno. Chciałem podziękować Panu, który brał udział w Urzędzie Miasta. Krzyczałyśmy od dzisiaj do 17. Ja bardzo dziękuję za udział, mimo że mam poczucie takie, że tam siły radnych są marnotrawione, bo można byłoby robić w tym momencie dużo lepsze rzeczy, bo dni otwarte magistratu są, jakie są.